Powiem wam teraz tak, jedna rzecz, że jakby tak trochę wydział socjalny bardziej rozumiał to, co się działo w mojej głowie. Bo nie rozumieliście w ogóle tego. Tylko wasze asesmenty i asesmenty. Tylko to was obchodziło. Nie dziecko. Bo gdyby kiedykolwiek wydział socjalny obchodził Krystian. Gdy pisałam do pracownika socjalnego, że to na Małowodzie 28 grudnia miałam USG. Ostatni. Przed porodem. I wyszło, że mam Małowodzie. Bardzo mało wód płodowych. Oraz dziecko jest ubrócone w ręce. Byłam w bardzo wielkim szoku, bo bałam się o życie Krystiana, bo wiem, że Małowodzie dla dziecka jest bardzo niebezpieczne. Przerażona lekarze tam mnie uspokajali. Żeby tylko się nie stresowała, to nie jest koniec świata, wszystko będzie dobrze. I lekarze mnie uspokajali, byłam przerażona, że dziecko coś stanie, że to jest moja wina, zaczęłam się obwiniać, że mam Małowodzie. Dziecko jest wręcz przez to, że to jest coś ja zrobiłam. Lekarz mi wytłumaczył dopiero wtedy i uspokoiła mnie tym, że to, że mam Małowodzie, i to czasem się tak zdarza, nie to ciąży. I lekarz nie może tego przewidzieć. Bo całą ciążę zaraz było wszystko normalnie. Nagle dziecko wręcz i masz Małowodzie. Nawet my nie wiemy, dlaczego się tak dzieje jako lekarze. Czasem niektóre ciążarne tak mają po prostu. Gdyby nie te słowa lekarki, to ja bym była jeszcze bardziej roztrzęsiona, jeszcze bardziej przerażona. I poważna rozmowa z panią doktor, która prowadziła ciążę moją, na temat tego, co dalej robimy. Zostałam całkowicie wtedy sama i tylko lekarz mi mówi, jak możemy teraz zadziałać. Albo robimy cesarskie cięcie szybciej i planujemy to, albo próbujemy obrócić Krystiana, żeby obrócił się normalnie, żebyś mogła nie urodzić. Bo lekarze widzieli, że ryzyko wtedy właśnie tego, że Krystianowi się coś stanie, jest bardzo wielkie. Ja też wiedziałam o tym, że przy Małowodziu ciąża już jest jako zagrożona. Może być. Mimo, że nie uspokaja, ja byłam pełni świadoma tego, że dziecko może, chcąc donosić siłą, wtedy to już było siłą, ciążę do terminu, jaki jest planowany, zaszkodzić dziecku. I mogę nawet spowodować jako matka, chcąc na przykład obracać Krystiana, chcąc donosić ciążę, nawet śmierć dziecka, czy urodzić martwe dziecko. Dlatego decyzja, tą w ciągu weekendu musiałam przespać się, po prostu przemyśleć, co jest najlepsze, co najbardziej korzystne dla Krystiana. I to, że cesarskie cięcie, czyli co? Wcześniejszy poród. Mimo, że widziałam, że ryzyko dla mnie jest duże, bo mam kręgosłup po operacji. I anestezjolog kilka tygodni wcześniej powiedział mi, że niewskazane jest u mnie, abym rodziła z użyciem właśnie znieczulenia do plec, bo jest to tak, jest dość to niebezpieczne. Uświadomił mi ryzyka dla mnie, że różnie to jest, ale nie zawsze i staram się jak największą wiedzą medyczną i ostrożnością, aby się nic nie stało. Ale jest dość duże ryzyko u mnie, że po operacji mogłabym, właśnie po tym znieczuleniu, mogłabym stać. Nawet w najgorszym przypadku. Lekarz mi powiedział, że czucie w nogach i znaleźć się na boku nie walczy. Albo przez chore serce. Biegiem by ucieli. Nie raz. Dlatego jeden z najlepszych szpitali, jedna z najlepszych porodówek w całym UK, najbardziej doświadczona kadra, bo wiedziałam, że poród nie będzie łatwy, że jest ryzyko, ale zaufałam lekarzom ze szpitala. Bo tylko wtedy to, co się działo, nie było zależne ode mnie, tylko od doświadczonego personelu NHS. Anestezjologa, który musiał po prostu wbić mi igłę w plecy, aby
mogła urodzić Krystiana. Wiedząc, że ryzyko jest wielkie. Wiedząc, że ryzyko jest naprawdę duże. Dla mnie też. To, czy z dzieckiem będzie wszystko w porządku. I słowa, które o 15:56 powiedziała lekarka, która odbierała poród, powiedziała jedno. Pani dziecko dostaje maksymalną ilość punktów. Jest całkowicie zdrowy. I taka wielka ulga dla mnie. Łzy szczęścia, że dziecko, że mój syn jest całkowicie zdrowy, mimo tego, że nie było pod koniec łatwo, aby donosiła ciążę i Krystianek urodził się dobrze. I decyzja, którą podjęłam 30, o tym, że urodzę przez cesarskie cięcie, że to jest najbardziej dobre dla mojego syna, dla jego zdrowia i życia, było jedną z najlepszych decyzji, najtrudniejszych, którą podejmowałam całkowicie sam. Gdybym nie była tak, a według wydziału socjalnego, ja zaniedbam dziecko. Kobieto, ty mnie zastraszałaś, nie chciałaś mi pomóc i ty masz czelność mówić komukolwiek, że zaniedba dziecko? Postaw się w mojej sytuacji. Kim ty jesteś? Niszczycielką rodzin? Zabójczynią dzieci? Czy psychopatką, która jakby mogła, to własne dziecko za pieniądze by sprzedała, żeby tylko się dorobić. Co? Kim jesteś? Zastanów się. Kim jesteś?